Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, The Romanek 100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagramy w Star Wars The Old Republic Last Jedi Knight. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku rozpoczęliśmy sobie ten Flashpoint Spirit of Vengeance. Niestety ja go musiałem przechodzić do tego momentu teraz jeszcze raz przed nagraniem tego filmu, bo niestety checkpointa w tym miejscu nie było. W każdym razie wracamy, mamy trzecią kotwicę z naszego statku zdjąć. No i mam tutaj te jakieś inne frakcje Mandalorian, które zaatakowały ochraniany chyba przez nas transport. No i zobaczymy, do czego to wszystko doprowadzi. Ogólnie no tutaj po prostu jest jakaś frakcja Mandalorian, która buntuje się przeciwko władzy Shae Weasley, która jest aktualną właśnie przywódczynią Mandalorian. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Przestrzeleg mi się przeciwnik zmienił, ale dobra, możemy sobie panią tutaj wpierw pokonać. Każdy statek widzę ma nieco innych przeciwników, właśnie inne jakieś jeszcze pomniejsze frakcje, ale wiemy, że ktoś tym dowodzi. Nie wiem, czy znamy imię, chyba nie znamy imienia, a ranga to jest marszał i ta pani taką właśnie rangę ma, tak się do niej zwracali. Czy ją poznamy? Zapewne tak. Czy ją znamy skąd gdzieś wcześniej? Nie mam do tego pojęcia. Przekonamy się o tym pewnie jakoś niedługo. Ja ogólnie nagrywam ten odcinek tego samego dnia, którego jest The Game Awards, także jeżeli nie widzieliście, no to zapraszam bardzo serdecznie, jest zapis na YouTubie, raczej nie powinien być on zablokowany, sklejmowany, ale to zobaczymy. W każdym razie tam jakieś moje reakcje, komentarze na wszystko, co się zostanie pokazane. Jeszcze, jak widzicie, do tego momentu zostało sporo czasu, 7 godzin tak naprawdę, tak? Bo mamy 18, także trochę jeszcze tego będzie przede mną, ale no cóż, przejmę mimo nagranego SW-tora. Wy ten film akurat widzicie właśnie już po tak, ja w piątek. No ja przede wszystkim czekam tak naprawdę na nowe Gwiezdne Wojny i w sumie na dodatek do Cyberpunka. Okej, to chyba jest jakaś frakcja trochę bardziej religijna czy spiritualistyczna, dlatego że tutaj trochę coś o wierze mówią. No dobra, spoko. Nie zmienia to faktu, że tak czy siak będziemy musieli ich pokonać tak naprawdę. Także zróbmy to teraz w miarę możliwości jak najszybciej. No i za chwilę przejdziemy dalej. Miejmy nadzieję, że już dużo tego nam nie zostało, a przynajmniej, że skończymy tego Flashpointa w tym odcinku. Znaczy, na pewno skończymy Flashpointa w tym odcinku, dlatego że no, nie, na pewno nie wyjdę z niego drugi raz, żeby grać jeszcze więcej gdzieś tam poza anteną, żeby wrócić do tego samego momentu. Tak więc jak coś, to być może ten film będzie po prostu dłuższy, jeżeli będę potrzebować, aby ten wątek skończyć, bo niestety, jak mówiłem, checkpointa tutaj nam gra nie zaserwowała, nie mam tego pojęcia, od czego to zależy. Czy w niektórych flashpointach jest, a w niektórych nie ma tego checkpointa. No w każdym razie w tym nie ma, także będziemy się trzymać takiej zasady, że go kończymy. I raczej też już na przyszłość nawet będę się takiej zasady trzymać, kiedy zacznę jakiegoś flashpointa, albo po prostu dzielę film na dwa, albo nagrywam jeden dłuższy, potem go dzielę, albo ogólnie nagrywam jeden dłuższy. No i dobra, zobaczmy. Mamy jakieś drzwi otworzyć. To nam, widzę, nie daje żadnej cutscenki, czyli ruszamy dalej tak naprawdę. I mamy tam jakiegoś przeciwnika. Tutaj mogę czegoś użyć. Czy to jest lore object? Tak. Dobra, to ten lore object trochę z dupy, a mnie tu strzelają, tak więc chodźmy. O, dziura. He! I to tak miało być. Mamy pułapkę, myślałem, że przez to zginę, ale okej, no mam tutaj tego takiego śmieciowego stwora, którego mieliśmy między innymi w Nowej Nadziei. Czy mój towarzysz tutaj zleciał? Chyba tak. Gdzieś go nie widać. Ale gdzieś tutaj jest. Możliwe, że jeszcze jest na górze. Nie jestem pewien. No nic, szybko chodźmy pokonać te tutaj macki, które nas przeatakowały. Ej, serio, czy ja mam mojego towarzysza tutaj? Chyba nie, bo coś mnie nie leczy. Niestety, bo zapewne nie ma zasięgu, nie widzi mnie, a nie chce tutaj spaść z jakiegoś powodu. Na szczęście pokonam to stworzenie raczej bezproblemowo, okej. No i pytanie, czy mój towarzysz tutaj zajdzie? Mam nadzieję. Pytanie, gdzie ta wina nas zaprowadzi. O, dziękuję, Ross. Podlecz na mnie. Dobra, jeszcze może na wszelki wypadek się przemedytuję, bo nie chciałbym zginąć w jakiś głupi sposób, okej. I nie wiem, wracamy na ten sam poziom, na którym byliśmy, czy co?
Nie, to jest coś innego. Mamy tutaj kolejnych przeciwników zwykłych, także lecimy z nimi. Duża ta mapa, na szczęście nie. Mamy się tam dostać tylko na drugą stronę jakieś tych tutaj drzwi, a właściwie bariery energetycznej, które nam na drodze stanęła. No spoko, ale to oznacza, że musimy jeszcze te wszystkie grupy, może nie wszystkie tamtej grupy, być może nie musimy eliminować, ale no za mnie jeszcze dwie i to jest całkiem spora liczba przeciwników, także niestety musimy troszeczkę się jeszcze pomęczyć, żeby to ogarnąć. Na razie może heroika nie będę odpalać, tak na wszelki wypadek, jakby zaraz on miał być może bardziej trochę przydatny. To są w ogóle chyba jacyś supporterzy, także w sumie dobrze by było ich w pierwszej kolejności wycinać w miarę możliwości, bo oni chyba mają jakieś heale dla swoich towarzyszy i być może jakieś buffy. Także lepiej, żeby nie mieć tego na naszej głowie. Także dobra, poruchmy wszystko tutaj. No i za chwilę będziemy, miejmy nadzieję, mogli przejść bezproblemowo przez te pi, a właściwie, jak mówią, przez topowe siłowe, i że nie będziemy musieli iść na przykład tam po tamtych schodach na górę, bo to oznacza jeszcze więcej walki. No ale zaraz zobaczymy. Tylko jeszcze jeden przeciwnik został, właściwie przeciwniczka, także ją dobijmy sobie na szybko i za chwilę użyjemy sobie tego, no i zobaczmy. I don't think she's Varad or Darmander. Just a guess. I regret my association with those rat ghouls. Extreme times call for extreme measures. Field Marshal Cole promised the Ashad the relics. They belong to those who believe in honor. Shay Vizsla does not. All this was to steal a few relics? They are priceless symbols to those with honor. A reminder of what the Mandalorians once were. We stand with the Marshal. And you stand in our way. No dobra, czyli chcieli nam ukraść jakieś artefakty. Na to wychodzi. No i to jest, jak mówię, kolejna jakaś podfrakcja Mandalorian, która nie zgadza się z rządami Shay Vizsli. No i jednocześnie też szkodzi oczywiście sojuszowi, także no musimy ich tak czy jak powstrzymać, nieważne co. A poza tym Shay była dobrą sojuszniczką jeszcze tam w czasach chociażby walki z Imperium Zakul, czy to pod wodą Vaylin, czy nawet chyba Arkana, bo ona chyba już też z nami była, także zdecydowanie myślę, warto jej pomóc w tym wewnętrznym konflikcie. Nie wiem, jakie dokładnie są motywacje tych Mandalorian, podejrzewam, że jeszcze się dowiemy, być może nawet jakoś bardzo niedługo, ale tymczasem dobimy panią, bo już praktycznie się jej umarło. I okej, dobra. I aktualnie mamy odłączyć ten tutaj hak, czy tam kotwicę, czy jak to nazwać. Coś tam ona powiedziała, jak coś macie to w czacie, a tymczasem użyjmy tego i zobaczmy. Can anyone hear me? This is Jakaya Ordal aboard Flagship Spirit of Vengeance 2. You hear that? Jakaya's alive! Life support failing. Under fire. Let's go. No i mamy Jakaya. Tak naprawdę na jego ratunek tutaj głównie przylecieliśmy. Także miejmy nadzieję, że pomożemy. All remaining crew must gather on the bridge. I repeat, the bridge. Okej, Jakaya gdzieś dostał po plecach, ale na szczęście przeżył. No dobra. Przed chwilą wybiegli na nas przeciwnicy. Co jest? Oh.
Chyba mnie gra zrespiła w złym miejscu. Co jest? Okej, dobra, weźmy. Przeskipujmy to. Coś tu ewidentnie nie podziałało. O właśnie, teraz dopiero jesteśmy w dobrym miejscu i teraz dopiero możemy walczyć dalej. Nie wiem, co tu się stanęło. Gdzieś gra nie ogarnęła przeniesienia mnie dalej, jakby anulowało mi tą cutscenkę czy coś. Ale dobra, pokonajmy tych przeciwników, póki mamy heroika, to sobie wykorzystajmy ataki z niego. Bo się za chwilę pewnie skończy. Także warto by było to zrobić. To czemu by nie? No i tutaj mamy już wszystkich tych Mandalorian z tych pozostałych frakcji, którzy nam tutaj chcą kuku zrobić. Na szczęście na razie tylko ta jedna grupa. Tamta reszta raczej nas co nie będzie atakować. A my mamy dostać się na mostek. Tak więc chodźmy. Troublemaker. Field Marshal Cool. In the flesh. I wanted to personally thank you for illustrating the weak points in my plan. It won't happen again. A piece of advice? You're on the wrong side of this. No dobra, to mamy przywódczynię tego całego zamieszania. Why are you doing this? The Mandalorian legacy and revenge. Always revenge. But you don't see it. A shame, because a Jedi should understand fighting against the abuse of power. Enough! What do you want, traitor? If it isn't Shae herself, as predicted. Answer the question. You've made the Mandalorians servants. That won't stand. But enough about me. Your friends came all this way to die. Mandalore is holding them back. No dobra, to lecimy z panią. Oczywiście to się toczy o jakiś powalony, trochę dla mnie no niezbyt dobry ten styl życia Mandalorian, czyli to, że oni tam, wiecie, nie chcą być właśnie na usługach niczyich i tak dalej, no ogólnie ten honor i tak dalej. Ja nie bardzo się z tym zgadzam, no ale cóż, o to w ogóle co ciekawe wykropkowało, ją się tekst nie zmieścił z jakiegoś powodu. A co ciekawe, nawet nie jest to styl typowany, także co tam twórcy chcieli napisać, nie mam żadnego pojęcia. W każdym razie, akurat nam się skuldownował heroik, tak więc po prostu idealnie możemy sobie tutaj na panią poużywać tych rzeczy. Sprawda widzę, ona jakaś strasznie odporna jest na to. Ale to nic, poradzimy sobie, myślę, na spokojnie. Przynajmniej trochę szybciej. Oż ty, kurde, mać, no akurat uciekła na mocny atak. Niedobrze. To akurat nie pykło, po mojej myśli. Będziemy niestety mieli stracony atak z orbity, co jest bardzo słabe, bo to w sumie chyba najmocniejszy atak tak naprawdę na tego typu przeciwników. No cóż, trudno. O, jeszcze jej się życie odreski. A nie, dobra, okej. Okay. Życie się jej nie odrespiło, tylko gdzieś tam na animacji nie było widać tego. No come on, daj mi się ruszyć. Dziękuję. Szkoda tego, że jak mówię, zmarnowany zrzut z orbity. Niestety. Ale dobra, inne ataki możemy sobie jeszcze raz wykorzystać. Mam nadzieję, że ona sobie drugi raz tego samego ataku nie odpali. A jednak chyba odpali, albo i nie. Przynajmniej nie teraz. Także jeszcze możemy ją poddusić, inne ataki też poaktywować. I ona robi ten lockdown, tylko chyba to, chociaż nie jestem pewien. Okej, dobra, nie mogę nic się ruszyć, nie przerwałem jej tego moim atakiem. O właśnie, dobra, i dobrze, że tego nie rzuciłem, bo by był przypał, bo ona znowu sobie zniknęła. Także poczekamy sobie z tym heroikiem na nią, myślę, że tak, powinienem zdążyć, chyba. Możemy sobie za to tego pana nieco przysmażyć, żeby było tylko szybciej. Tutaj na szczęście przychodzą sami słabi przeciwnicy, także nie ma tego złego. Możemy sobie też jakieś tam obszarówy jeszcze powykorzystywać na nich. Dobra. Na ciebie sobie jeszcze zrobimy to i chyba mi się heroik skończy, niestety, zanim ona się tutaj pojawi jakoś na dobre. Ale też nie, dobra, jeszcze damy radę zrobić przynajmniej forsa. No i miejmy nadzieję, nie, że to zrobić już niestety nie zdążyłem. Trudno.
Ale dobra, już jej dużo życia nie zostało, także powinniśmy ją dobić zwykłymi atakami w miarę sprawnie. I zobaczymy, jak to się wszystko nam rozwiąże. No teoretycznie, chyba jeżeli ją pokonamy, no to będzie koniec tej małej rebelii wśród Mandalorian. Przynajmniej na to liczę. Zobaczymy. Nie mam do tego pojęcia. No w końcu będzie musiał też wrócić wątek Malgusa, który gdzieś tam cały czas w galaktyce jest. Tylko aktualnie nie wiem do końca, co robi. W każdym razie, pani pokonana. I co mam teraz zrobić? Mamy z nią porozmawiać, okej. We've got the Kadira banner. Now finish off Jakaya and that damn Jedi. She's getting away! Face me, traitor! Enjoy your last days, Shae Vizsla. I certainly will. No to niestety nie mogło być to takie proste, jak widać na załączonym obrazku. Spieprzyła. Any crew that can stand are working on repairs, Mandalore. Keep on them. The sooner we get out of here, the better. Rass, any sign of ships circling back? Nothing. Apart from failing to rid the galaxy of my crotchety brother, they must have what they came for. The Kadera banner. I don't get it. What's it mean to her? Clan Kadera started an uprising against Mandalore the Vindicated. Refused to side with the Sith. Refused the call by their leader. To them, it was a matter of honor, right or wrong. They were wiped out. It doesn't explain why she went to all this trouble. It's a symbol of rebellion. Maybe something for those outcasts to rally around. Perhaps. But it feels like there's more to it. I don't know how she did it, but these groups should be slitting each other's throats, not working together. Something personal is driving her. We can't let her divide us, Mandalore. Another civil war will rip us apart. Let me find her and end this. Agreed. A lot of innocents will get caught in the crossfire. What do you need? When the time comes, I'll let you know. Right now, I can't let her trail run cold. I'll leave at once. You're in no shape for this kind of fight, you old Rancor. Harjak! Then stop wasting time and go find this traitor, Mandalore. I'll take care of things here. My hunt ends only in death. Hers or mine. Will it really be so simple? I wish it could be, but there are probably more attacks coming. I name Jakaya Ordo as Arbiter. On all matters, you speak with my voice and my authority. Prepare the clans for war! No to niestety będziemy mieli więcej wojen mandaloriańskich, jak to można określić, chociaż wojny mandaloriańskie to jest, wydaje mi się, jeszcze zupełnie inna rzecz, która się działa w uniwersum Gwiezdnych Wojen. It was successful. Messy. But successful. You got your Kadera banner, Field Marshal Cole. At great cost. Are the Ashad not used to enemies shooting back? A shame Clan Varad can contain things on their ship once Shae's minions arrived. Your precious followers got just as bloody. The difference is our reputation will increase, unlike yours. We're good to go for the next phase, Field Marshal. Darmanda must have got their credits. Stop. It's true, Clan Varad failed to contain the situation. Let's talk about that. Thermal detonator! Good reflexes, Ty. What we're missing here is the understanding that we must rely on each other. For example, if he lets go of that, we die. We all want something enough to bleed for it. Reputation, honor, credits, whatever. That conviction binds us together, makes us equal.
So I'll need everyone to stay committed to each other. Like our lives depend on it. The Mandalorians have lost their way. They didn't remain committed. I will show them our unbroken history of honor that yet remains. A hidden chain of proud tradition waiting to drag the unworthy down. We have chosen a side in this battle, and we fight to win. You have your assignments. Go! O tym właśnie mówiłem, kiedy mówiłem o tej kulturze, honorze i tak dalej, Mandalorian. Mandoa Dratigu. To be honest, nigdy nie byłem fanem Mandalorian lub Gwiezdnych Wojnach, także cały ten wątek jakoś nie bardzo mi się uśmiecha, żeby gdzieś tam dalej go kontynuować, ale cóż, dobra. Co, w takim razie no będziemy lecieć chyba dalej. Właśnie nie wiem czy... Wow, co jest? Nie wiem jak to zrobiłem, ale okej. Co, wrócimy sobie na Odessę tak normalnie? Wróćmy sobie tak na Odessę normalnie. A, tylko tam i tak nie było przecież tego mail droida. Dobra, no to trochę w sumie niepotrzebnie to zrobiłem. Mogliśmy od razu być może pójść do Questa, ale to nic. Aha, dobra, zaraz piło nas tutaj. Dobra, weźmy sobie może w takim razie z Legacy tego mail droida. Czy ja go muszę... Wait, jak go się brało? Pod abilitami jest? Tak. Deploy tutaj mail droid. Zobaczmy sobie. W takim razie na szybko. Skoro już tutaj jesteśmy. Okej. Okay. Dobra, a przeczytajmy sobie te wiadomości na szybko, żeby mi one nie pokazywały się. Mamy Skerdża, a co ciekawe, mamy coś od Kiry. No spoko, będę musiał to sobie przeczytać, bo ogólnie gdzieś tam pisałem w komentarzach, zacząłem pisać tego fanfika. Trochę już napisałem, trochę nie miałem czasu, żeby to bardziej pocisnąć. Może dzisiaj zrobię przed TGA, zobaczymy jak to będzie z czasem. W każdym razie mamy właśnie tą wiadomość od Kiry. Też coś od Arkana, no spoko, od Terona, to jest chyba wszystko, jeszcze ten aftermath, po tym jak zniszczyliśmy w końcu Valkoriona, tak naprawdę, Senia też do nas napisała, i Tau również, dobra, jak chcecie dokładnie poczytać wiadomości, to zapraszam do pauzowania filmu, a tymczasem chodźmy w takim razie do naszego celu. To jest, co ciekawe, jeszcze inne pomieszczenie, w którym... Czy byliśmy? Nie wiem, nie pamiętam, ale przejdziemy tam już sobie normalnie, nie będziemy tego klikać tutaj z Y-a. Wejdziemy sobie do Story Areny i zobaczymy, czy to będzie coś z Malgusem, czy to będzie coś dalej z tymi Mandalorianami. Zaraz zobaczymy. Welcome to the party, Commander. Not much of one today, since everyone is busy rushing around. We're receiving countless requests from across the galaxy, most are handled simply enough. Yeah, but some of those asks are draining our supplies as fast as we get them. Hypermatter, people, ammo, even food. It's getting hard to keep up. Is there anything we can do about it? Get more of, well, everything. People, ships, fuel, time. You know, the easy stuff. We simply have to do more with less. We have some proposed solutions. But there are recent developments that we should discuss first. Sana Ray and I, along with the members of our Force Enclave here on Odessen, have kept a watchful eye for any further signs of Valkorion's influence. I really miss the days when dead people stayed dead. We are hopeful. The Force feels different, lighter, somehow. As if Valkorion's very existence was a weight that none of us recognized. Our enclave, the Voss, I'm told that even Satil students have felt the change. It seems our ancient enemy is well and truly gone. I'm sure you felt it too, knowing your own strength in the Force. The question now is how do we proceed? No właśnie, to jest zajebiste pytanie. Zapytajmy, myślę, co Lana sugeruje.
Ona może trochę nam więcej jeszcze podpowie, no bo właśnie, no niby zniszczyliśmy tego Valkoriona, ale czy na pewno? O, miejmy nadzieję. Do you have a recommendation? I suggest keeping the members of our enclave vigilant for any sign of him. Best not to take any chances. So, on to the Mandalorians. It's a pretty crazy time for them. Shay Vizsla's taken down half the Darmanda on Mexha, but hasn't gotten any closer to this Field Marshal Cole. Indigo never was a hands-on manager. Probably didn't even know his people were involved. As promised, Jakiya Ordo has been aiding our operations in Shay's place. Despite the turmoil in the clans, he's helped us secure escorts for our cargo shipments. That's good to hear. Going back to the numerous requests we've received for assistance from our allies across the galaxy, we have a potential solution. We already employ a number of incredibly skilled and resourceful individuals who could likely handle these requests, alone or in small teams. Additionally, between my contacts and Theron's, there are a number of outside assets we could recruit to fulfill our allies' needs. As we've done before, if those assets prove useful, we can bring them into the fold officially. A sort of field test, if you will. I get the feeling you already have one of these tests in mind. Naturally. Our first situation is on Balmora. They're prepping a big shipment of turbo lasers for a Republic base on Corellia. Problem is, the imps know about it. They're gonna ambush the shipment. Admiral Ego has someone in mind for the job. Resistance fighter from Balmora. He's a Twi'lek, goes by the name Zenith, really hates Imperials. Figured he'd love to ambush the ambushers. So, we give Zenith the info about the shipment, he does his thing, everyone walks away happy. Except the imps, I guess. What do you think? Coś czuję, że tego Zenitha wcześniej spotkaliśmy gdzieś tam w naszych przygodach. Nie wiem, być może jako inna klasa, ale no spoko, dobry plan, niech będzie. Have Baywan reach out to Zenith and we'll go from there. Great. I'll let the Admiral know he can get started. I believe that's it for today, Commander. I'll let everyone else know what was discussed. Thank you for your time. No dobra, czyli wygląda na to, że wracamy na Balmorę na ten moment. No co ciekawe, za mną mój droid przyszedł. Trochę aż za bardzo, mam wrażenie. No dobra, kolejne zdanie jest w innym pomieszczeniu tutaj. No dobra, to chodźmy od razu. Czy to będzie kontynuacja tego? Właśnie udanie się na Balmorę? Zaraz się przekonamy. Trochę dużo biegania po kilku miejscach, ale to nic. Tak więc wejdźmy tutaj i zobaczmy. Commander, just got an interesting message from Master Nos Dural. What did he say? Just that he wants a meeting, right away, with you, and only you. Preferably in the most secure space we've got. That doesn't sound good. No kidding. All right, get the operations room prepared. I'll wait for Nos Dural there. Will do, Commander. No proszę, mistrz Nos Dural do nas, no, chce się z nami bardzo pilnie spotkać. No dobra, to chodźmy w takim razie do tego innego pomieszczenia, do którego dojść mamy. I zobaczmy, o co chodzi. Pewnie coś z Malgusem. No zaraz się przekonamy. Hello again, my friend. Please forgive me for putting this all together on such short notice, but it was too important to wait. Glad to see things are going so well around here. It's great to see you, Arn. Same to you. It's been a while. Is your training going well? It's fantastic. I'm learning so much. I think I finally hit my stride. We really should get on with the meeting. We don't have a second to waste. Is everything all right? It's like you've seen a ghost. An apt observation, but it wasn't me who saw the ghost. This is Erin Lanier. Master Satil connected us. She had interesting news to share. Welcome to Odessen. Thank you. I wish I were visiting under better circumstances. Erin lives on Dantooine. There's an abandoned Jedi enclave there with an untold number of ancient relics and artifacts. It would spell disaster if they fell into the wrong hands. Unfortunately for us, Darth Malgus just walked right into those ruins. Malgus?
Are you sure? Nobody's seen him since the Meridian Complex. I'm sure. I sensed Malgus before he even set foot on our soil, and I saw him. I followed him right into the Enclave. Is Malgus still on Dantooine? I couldn't tell you. I didn't hang around there for long. Something felt very different about him. There was no way I could face him on my own. I'm not ashamed to admit I'm not the fighter I once was, but Malgus, it's like he's just as powerful as the last time I saw him. More powerful, even. Someone more capable needed to know what was happening, so I ran before he could figure out I was following him. Packed up my family and went straight to Master Satil. You were brave to follow him for as long as you did. Good work. We need to figure out why Malgus chose Dantooine, and for what? Master Nostral, how do we handle this? General Daerun is on standby. He's ready to deploy military reinforcements, if necessary. But he and I agree that we should keep this quiet. We don't want to cause a panic on Dantooine, or let the Empire get wind of what's happened. What are you suggesting? Search the Enclave and find out what Malgus was doing there. Arn has studied those ruins before. He can back you up. Were you listening to anything I just said? It'll take more than two Jedi to bring Malgus down. When these two faced Malgus on Corellia, they nearly defeated him for good. If Malgus is still in those ruins, they'll be ready for him. Arn and I can handle this. Absolutely. If you're determined to do this by yourself, at least let me get you to Dantooine and point you in the right direction once we've landed. I'll be waiting by the shuttle. I'm glad she's offered to help. She knows Dantooine and Malgus, and she'll do whatever it takes to ensure her family's safety. But remember, Arryn Lanier was once a Jedi, but she is no longer part of the Order. Her only responsibility should be getting you there and back safely. I'll keep that in mind. We should get going. We wait too long, and I doubt there will be anything to find in the Enclave. No dobra, czyli tak, to był Malgus, lecimy w końcu na te Dantooine, które było no już pokazane nam dosyć dawno. I to jest kolejny Flashpoint, ale i tak musimy ten odcinek kończyć, tak więc rozpoczniemy go sobie w odcinku kolejnym, a tymczasem mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.